Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, jestem Wojtek, a to jest kolejny, możliwe, że ostatni odcinek Super Mario 3D World. Moi mili, jesteśmy dalej w bonusowych poziomach, w sensie tych takich dodatkowych i poprzednio mówiłem, że zaczniemy od tego, więc od tego zaczynamy, czyli od poziomu tutaj z duszkami. I teraz wiecie co, tak się w sumie zastanawiam, czy może nie zaryzykuję wzięcia Toada. Zaryzykuję, weźmiemy Toada, zobaczymy, bo może jednak ta latarka nam się przyda, którą on posiada. A ten Toad nie ma latarki. Proszę nie patrzeć. Dawaj gwiazdkę. Chyba albo nie wziąłem tego Toada, którego powinienem zebrać, albo coś popsułem, bo wydawało mi się, że ten Toad ma latarkę. Ale dobra. Okej. Okej. Wydaje mi się, że my w tym poziomie już kiedyś byliśmy. Ale mogę się mylić. Powiem wam, że różnymi postaciami mi się bardzo różnie gra. Bardzo różnie mi się nimi gra. Okej, ale tą pierwszą gwiazdkę mamy. Czy tutaj do obrazka wejdę? Nie. Oj, tu coś widziałem. Na górze. Dziękuję za levitation. I jest gwiazdka. Nice, druga już. To powiem wam, że bardzo szybko dojdzie. Czy tu już jest koniec? Oj. Wlazłem w ducha. Ucha. Okej. Czy tu będzie gwiazdka? To było oszustwo. Czy dobrze widzę, że tam za nim coś jest? Czekajcie. To są dodatkowe monetki. Czy ja mogę tak przejść? O, proszę się nie patrzeć na mnie. Nie podglądać, proszę. Ale wiecie co wam powiem? Nie widzę tutaj tak na dobrą sprawę kwestii związanej z gwiazdką. O! Jest gwiazda! Jest gwiazda! Jest gwiazda! Rozgwiazda! Proszę mnie nie bić. Do widzenia. Nie ma mnie. Dobra, weźmy jeszcze raz grzyba. I teraz pytanie, co tutaj? Czy tamto było oszukane? Patrzcie jak oszukują. What the heck? Czy ja się właśnie zgubiłem wszędzie, gdzie tylko mogę? Czy to nie jest w ogóle tutaj, w tym miejscu? O nie! Tu jest trup. Powiem wam szczerze, że bladego pojęcia nie mam, o co tu mogłoby chodzić. I to tak, nawet bym powiedział mocno, nie wiem o co tu chodzi. Bo to było tutaj. Czy to jest skwinito? Czy to naprawdę byłoby takie proste? Nie. Czyli jednak musieliśmy wejść tutaj, ale... Ała. Wiecie co wam powiem? Mam mały problem. Mam mały problem, dlatego że nie za bardzo wiem. Gdzie tu jest kurde koniec? To się rozwali. Tu jest... A może słuchajcie, może ja muszę kilkukrotnie tak przejść? Może to mnie dopiero wtedy zatrybi? Co wy na to? No to tak mam wrażenie, że oszukany. Może dalej?
Nie no, tam nie wyskoczę, tam nic nie ma. I patrzcie, za każdym razem to mnie tu wrzuca. A może ja się muszę na początek cofnąć? Nie. No tutaj jesteśmy w tym miejscu. A może, wiecie co, my się kurde. A może my, wiecie co, musimy się cofnąć w tamto miejsce, gdzie wcześniej na samym początku były te trzy duchy? Kurczę, mam problem. Mam naprawdę duży problem, bo nie za bardzo ewentualnie może być też tak, że może ja się muszę pozbyć tych duchów. A tutaj mieliśmy tylko jedną możliwość pozbycia się ich. Tylko że to mi też nic nie daje. Bo tak to się go nie pozbędziemy, on sobie tutaj dalej będzie. Ha! Może ja złego Toada w ogóle wziąłem, co? Nie, tu zdecydowanie nic nie mamy. Czekajcie, tu jest jeszcze to, ale to jedyne co mi zrobi, to pamiętam, wywinduje mnie do góry, gdzie właśnie tu jest dodatkowe życie. Jest gwiazdka i tu jest wyjście. Tutaj nie wejdziemy, bo tu będą duchy. Nie pokonamy ich też w żaden sposób. Tutaj jedyne co mi to da, to mnie to cofnie, więc to mi też absolutnie nic nie daje. Tutaj pójdziemy górą znowu. Tu się rozwalą duszki. Widzenia. Tutaj mieliśmy, słuchajcie, tylko dodatkowe punkty. Możliwość przejścia jakby nad tym duchem. Tutaj była ta gwiazdeczka. Okej. A może wiecie co? A może nie będę brać tego, tylko pójdę dalej. Tylko że to za każdym razem cofam je dokładnie w to samo miejsce. Poczekajcie, czy ja tutaj coś widzę? O! A, takie cwane poukrywane. Okej. Dobra, czyli to chyba wiecie co o to chodziło, że to było poukryte. I tutaj chyba będzie teraz na to normalne. Dobra, jest. A, no widzicie, tak się wycwanili, pochowali na przejście, ale w sumie dobrze, że zauważyłem, bo byśmy znowu błędzili totalnie, totalnie w kółko. To nie byłoby takie super fajne. Dobra, ogólnie rzecz biorąc zaliczyliśmy ten poziom jako poziom Toadowy, tylko teraz jest pytanie. Czy zaliczenie inną postacią w jakikolwiek sposób to mi pokazuje na naszej mapie tutaj tych wszystkich rzeczy? Bo zobaczcie, tutaj ten świat siódmy, to jest ten? Tak, to jest ten. Nie pokazało mi, że skończyliśmy go Toadem. W sensie nie ma innej chorągiewki, więc jest tylko, że jakby raz skończone. Dobra, jak już idziemy po kolei, to idźmy po kolei, idźmy tutaj. I tutaj widzę, że znowu będziemy mieli jakieś znikające, ale ja tutaj wezmę Mario. Domyślam się, że pewnie będę mieć problem maksując, że tak powiem, grę i ogarniając każdą inną postacią. Raczej na bank jestem tego przekonany. O, cholera. No. Okej. Okay. Troszkę za szybko się to zmienia, ale damy radę, damy radę. Muszę tutaj sobie skoczę, zobaczę, czy... Dobra. Tylko mi nie mówcie, że tu... Okej, dobra, już się bałem, że będziemy mieli, słuchajcie, podwójny ten... Dobra, do widzenia. Myślę, że będziemy kilkoma Mario łazić. Dobra, to jest... O, dobra, tu jest nam Mario potrzebny, więc udało się na szczęście. I co, to tylko tyle? No żart. Au. Widzenia. Dobra, tam na górze widzę gwiazdkę. Okej. O nie! Zerzał mnie. Do widzenia. Dobra, teraz chciałbym tą gwiazdkę zdobyć. Dobra, mamy to.
O, doleciałem, to najważniejsze. Dobra, ale nie widzę tutaj bardzo checkpointu. Widzenia. Ała. Okej, tutaj nie ma nic ukrytego. Dupa. I tu niestety jest ten problem, że zaczynamy od nowa. Dobra, ale tutaj tą drogę akurat ja sobie mogę... O! To nie było miłe. No kurde! Cię strzeliło coś. A kto powiedział, że to będzie łatwe? Nikt. Ja się cieszę tylko, że tutaj nie ma... słuchajcie, czegoś takiego za przejście tych poziomów bez śmierci. Bo to by mogło być jeszcze bardziej dla mnie trudne. Dobra. Okej, tym naszym Marianem troszeczkę zaoszczędzam sobie czasu. Delikatnie zaoszczędzam czasu. Ale jednak zaoszczędzam. Czy kolega widzę zawiesił? No szyba! Słucham. No nie. Oszukaństwo. Uciekło mi na dół. No, panie. Do widzenia. I tutaj chyba nie będzie już tego naszego. No, oczywiście, że nie. Żart. No, szlak by to trafił. Dobra, domyślam się, że zaraz będziemy mieli pomoc w formie tutaj naszego... też może jeszcze niekoniecznie. Ała! Seriously? Ale spierdzieliłem. Dobra, dostaliśmy, widzę, tego. Weźmiemy sobie go, bo to jest, widzę, dosyć trudny poziom, powiem wam. Naprawdę jest trudny. To nie jest jakiś taki wybitnie łatwy poziom, ale dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj dosyć mocno to poskracać i będziemy mogli sobie, wiecie, przejść na spokojnie, bez jakichś zbędnych, kurczę, ceregieli. Ale przejść ten poziom normalnie, słuchajcie, jeżeli ktoś z was nie widział na live'ie, jak dokonałem praktycznie niemożliwego skoku podobno, bo przynajmniej bardzo trudnego skoku, to polecam sobie zobaczyć, więc to też nie jest tak, że skilla mi brak. Tylko, że to Mario niestety w niektórych momentach jest naprawdę bardzo trudne. A, i tu jest checkpoint, okej. Dobra. Kurde, weź to! No nie wierzę, że mi... A, come on! Dobra, zdychamy. Dobra, mam tylko nadzieję, że to będzie. Wziąłem to po checkpointie, właśnie. Nie będę tego na razie brać. Chyba trochę źle zrobiłem. No, serio znowu? Centymetrik? Centymetrik. Tak, Wojtku, centymetrik. Centymetr mi zabrakł. Dobra, wiecie co? Pomyślmy, z jakiej strony najłatwiej byłoby nam to zrobić. Ja myślę, że chyba najłatwiej byłoby zgarnąć z tej strony. Teraz tutaj. Mamy to. Dobra, jest druga gwiazdka. Sympatycznie. Oczywiście od razu zabieram się tutaj za lepsiejszego kotka. A, dobra, tu widzę, że mogę po prostu sobie zlecieć na dół, także bezpiecznie. I dalej. O, moje ulubione oczywiście. Dobra, to chyba weźmiemy, będziemy mieli bonus w razie czego. Coś tu jest ukryte? Jest. Ale widzę, że tylko punkty. Dobra, tutaj mamy znowu ten dziwny... Dobra, ale tutaj możemy sobie dosyć daleko zjechać.
No powiem wam, że zrobić to... Oj, nie wziąłem gwiazdki. Dobra, zabijmy się. Powiem wam, że tutaj zrobić to na takiej zasadzie, na w sensie normalnym Mario. Ale w sumie mieliśmy shopa, prawda? Więc ten shop troszkę nam i tak tutaj ułatwił wszystko. Znaczy i tak by nam ułatwił, więc tutaj domyślam się, że dlatego został wzięty, ale chyba jednak wolę naszego złotego kota. Czy tam shopa. Ale muszę pamiętać o tamtej gwiazdce i tam już widzę, że na dole będzie mniej więcej koniec, więc będzie nam troszeczkę prościej to wszystko ogarnąć. O nie! Nie, nie, nie! Dlaczego tak się stało się? O cholera. Najgorsze jest to, że staram się skupić na tych gwiazdkach jednak, no. Więc wiecie, to też nie jest takie hop-siup do przodu. No, ale jak tam tą gwiazdkę najłatwiej byłoby zdobyć? Ja widzę też, że... O nie. Może po prostu będę robić tą metodą spadania delikatnie i najniżej jak się da. Wezmę cię, wezmę cię, wezmę cię, kurde, wezmę cię! Wziąłem. Wziąłem. To najważniejsze, że wziąłem. Dobra, i tu już dolecimy. O kurde, no powiem wam, że nie jest... Nie było to łatwe, nie było to łatwe. Jakbym miał nie brać... Tak na dobrą sprawę, chyba normalnego tego, to miałbym problem. Zastanawiam się, czy jestem w stanie to przeskoczyć, ale raczej tak. Tylko, że w sumie nie zdobędziemy maksa za to. Trzeba by to zrobić, tylko wiecie co, boję się spaść. Dobra, mamy to. O! Uła. Dobra, na późniejszym etapie, moi drodzy, jak będę, mówię, maksować i przechodzić wszystkie poziomy i tak jeszcze raz, tak na dobrą sprawę, to będzie nam o tyle prościej, że mniej więcej te poziomy już będę znać, więc później to już będzie tylko kwestia ukończenia poziomów każdą postacią i zdobycia złotej flagi. Także nie jest źle. Dobra, ile nam zostało poziomów? Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi, trzy, cztery. To my dzisiaj nie zdążymy zrobić wszystkich czterech. Zrobimy sobie jeszcze ten jeden, plażowy. A następne trzy zrobimy, moi drodzy, w następnym odcinku. Także zobaczymy, bo domyślam się, że on... Oho, świetnie, 100-sekundowy poziom, jeszcze lepiej. What the fuck? Jest gwiazdka. Dobra, powiedzcie, że to mi da te armatki bardzo dobrze, dziękuję. No, możesz zabrać? Okej. Tutaj mam wrażenie, że dostaniemy możliwie, że jakąś gwiazdkę za ogarnięcie wszystkiego. O nie! Jednak nie dostałem gwiazdki. Okej, tu mamy to. Dobra, nie będę na razie tego brać. Zobaczmy, co jest tutaj. Okej, tam był tylko dodatkowy czas. Okej, czyli to nic nie daje. Tam jeszcze z drugiej strony była... O, kot, kota chyba chce. O, ja widzę gwiazdkę, widzę gwiazdkę, widzę gwiazdkę. Nice. Tu już widzę, że będziemy musieli to wysadzić. Tylko, że mam bardzo mało czasu, ale to w sumie nie jest i tak jakoś wybitnie źle. Bumerangiem chyba też tego nie rozwalimy, prawda? Nie. Dobra, domyślam się, że tam jest gwiazdka, ale zobaczcie w ogóle, że mamy tylko jedną gwiazdkę, w sensie nie mamy tej pierwszej gwiazdki, która była. Aha, tu jest, widzę, dodatkowy czas. Dobra, a co jest tutaj dalej? Aha, tutaj mamy to. Dodatkowe 10 sekund, ale co? I potem dodatkowym 10 sekund. Tego i tak nie podpalimy, więc musielibyśmy mieć Mario, który strzela. Dobra. A więc tak. Na pewno to, co musimy zebrać w tym poziomie, to jest wzięcie armatki.
tutaj nie było żadnej. Dobra, weźmy na razie to. Pójdziemy z drugiej strony, podpalimy. Wezmę oczywiście czasówki dodatkowe. Tutaj jest jeszcze dodatkowa, tylko domyślam się, że to jest tylko 10 sekund, więc ktoś wybitnie dużo to nie daje. Dobra, teraz tak. Domyślam się, że tutaj pewnie musimy to podpalić. Mario, podpalaj to. Dobra, jest gwiazdka. Dobra, ale jak sam poziom trzeba przejść? Okej. Weźmy to. I teraz tak, musimy przebiec na drugą stronę. Tu są jeszcze dodatkowe sekundy. Dobra, jak ja mam to... A! Ja tego nie wysadzę! O kurde! To gdzie tu jest wyjście z tego poziomu? Może wyjściem jest pokonanie wszystkich przeciwników? Ła... Ej, bez kitu, mam mindfucka, nie wiem co zrobić. Kończy mi się czas. Ha. Wiecie, że mam problem teraz? Gwiazdki udało nam się zdobyć wszystkie, to się bardzo mocno ceni, bo to w sumie najważniejsza rzecz, przynajmniej dla mnie osobiście w Marianie. Ale na jakiej zasadzie, Holender, ja mam tamto przejść? Przecież ja tych nic z tymi nie zrobię. Nie rozwalimy ich w żaden sposób. Może ja muszę faktycznie, cholera, wszystkich pokonać. Może to jest, moi drodzy, warunek pokonania wszystkich i wtedy na przykład nam się otworzy jakieś przejście, nie? Tak też może być. A, widzicie, czyli jednak trzeba było pokonać tą piramidę na środku. Dobra. I tu jest koniec, okej. No to nie będę ukrywać, że poziom dosyć trudniawy, ale najważniejsze, że zdobyliśmy wszystkie gwiazdki. Tylko nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale te poziomy są bardzo podobne do tych poziomów, które widzieliśmy wcześniej. Bo też mieliśmy bardzo podobny poziom, tylko troszeczkę chyba inaczej był ogarnięty, albo nawet bym powiedział, że był bardzo podobny. W sensie tak bardzo, bardzo, bardzo mocno podobny nawet bym powiedział. Dobra, 330 gwiazdek mamy. Więc niedużo nam zostało. Także cóż, moi drodzy, my w następnym odcinku słyszymy się w tych trzech ostatnich poziomach i to będzie koniec jakby najprawdopodobniej mojej serii na YouTubie. Natomiast będziemy jeszcze maksować i ogarniać sobie te dodatkowe poziomy na live'ach, więc na pewno dostaniecie jakiś tam zapis, więc jeszcze z Mario się aż tak szybko nie żegnamy. Natomiast będziemy się zabierać oczywiście za Bowser Fury, więc cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia w kolejnym odcinku w poniedziałek, trzymajcie się, cześć, pa 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 pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa pa!